Dziś wstałem lewą nogą. W głowie cały czas brzmiała piosenka You Spinned Me Round, a przed oczami widziałem cień. Był to cień latających cycków. Cycki nie dawały mi spokoju, przez nie nie mogłem ani spać, ani jeść. Postanowiłem, że je zdobędę za wszelką cenę i powieszę je jako trofeum na ścianie. Musiałem wymyślić jakiś sposób, by je upolować. Włączyłem radio. Spokojny głos spikera rozbrzmiał w pokoju. Po kilku chwilach nadeszła kolej na lokalne wiadomości. Dziś znaleziono w jednym z mieszkań ciało mężczyzny. Policja podejrzewa morderstwo. Denat został uduszony we własnym łóżku. Na chwilę obecną sprawca i motyw zbrodni nie są znane. Postanowiłem, że sam zajmę się tą sprawą. Otworzyłem szafkę i wyjąłem z niej mojego ulubionego gnata, wysłużonego Woltera. Sprawdziłem, czy mam do niego amunicję i włączyłem CB radio z nasłuchem na kanał policyjny. Po kilku długich chwilach dowiedziałem się, że policjanci są na tropie mordercy. Podobno ukrywał się w opuszczonym magazynie na starych terenach poprzemysłowych. Szybkim krokiem wyszłem z domu i wsiadłem na swój szybki jak błyskawica motocykl koloru czerwonego. Ruszyłem z kopyta, aby zdążyć przed policją. Rując przez miasto, udało mi się dojechać w kilka minut do opuszczonych magazynów. Zsiadłem ze swojego czerwonego potwora, wyjąłem z kabury pistolet i ruszyłem pewnym krokiem przed siebie, ostrożnie zaglądając do magazynu. W oddali majaczył się cień. Spojrzałem na niego, wytrzeszczając moje gałki oczne. Tak, to było to. To był ten sam cień, który prześladował mnie co noc. Przez niego nie mogłem spać i jeść. Ruszyłem, wyciągając spluwę przed siebie. Cień cały czas pozostawał w tym samym miejscu. Gdy byłem już całkiem blisko, ujrzałem ten cień w pełnej okazałości. Były to wielgachne cycki o rozmiarze potrójnego K. Ale jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Cycki były przyczepione do czegoś lub kogoś. Wychylając się zza szafki, zobaczyłem właściciela cycochów. Była to stara kobieta na oko mająca z 90 lub więcej lat. Jej cycory wywalone ze stanika zwisały spokojnie. Skóra na nich była pomarszczona i miała kolor brunatnej kawy. Przestraszyłem się nie na żarty, ale postanowiłem, że upoluję tą właścicielkę wielgachnych cycków. Wyskoczyłem i krzyknąłem do staruchy. Stój! Nie ruszaj się, stara pindo! Baba odwróciła się do mnie i spojrzała na mnie. Jej wzrok był pusty, a oczy nie miały żadnego wyrazu. Zamachnęła się swoim cyckiem w moją stronę, lecz uniknąłem go, robiąc szpagat na podłodze. Wycelowałem w jej głowę i pociągnąłem spust. Niestety moja broń zawiodła i nie wypaliła. Baba w tym czasie uderzyła mnie swoim drugim wielgachnym cycochem i dostałem prosto w twarz. Cios był tak mocny, że poczułem tylko chrupnięcie w karku i poleciałem do tyłu nieprzytomny. Ostatnim, co usłyszałem, był rechot starej baby. Obudziłem się zlany potem. Przetarłem mokrą twarz i zerwałem się na równe nogi. Pobiegłem szybko do łazienki i zapaliwszy światło, spojrzałem w lustro. Na mojej twarzy zobaczyłem coś, co uświadomiło mi, że nie był to sen. Na mojej twarzy gościł wypalony ślad po wielkim, starym cycku. Scenariusz Krystian Kieś. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.